Minęła godzina 21, więc witam was bardzo serdecznie w Plociuchu. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dość ciepłe przyjęcie wywiadu z Parkerem Wrightem. Tak wiem, mój angielski, mówiąc bardzo, bardzo dosadnie, jest fatalne. Głównie wynika to z braków mojej edukacji oraz z tym, że głównie posługiwałem się angielskim w piśmie, a nie w mowie. Oczywiście doszedł też stres niezwykły, doszły też inne warunki. Tam niektóre pomyłki też zostały zrobione celowo, ale fakt, mój angielski jest do dupy. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się wywiad podobał. Wy macie polskie napisy, a poza tym chyba lepiej mieć wywiad, gdzie prowadzący mówi trochę słabiej po angielsku, niż nie mieć go wcale, a Parker mówił już zupełnie dobrze. Zaręczam, że w tym miesiącu będzie bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, nie tylko związanych z tajemniczymi filmami i Parkerem Wrightem. Czeka nas naprawdę porządny miesiąc pełen tajemnic, odkrywania sekretów, innych tego typu rzeczy. Na sam koniec dowiecie się też, będzie taki swoisty making of, gdzie wam pokażę, gdzie to było robione, kiedy to było robione, wytłumaczę wam też takie rzeczy, bo już się pojawiają takie, takie teorie spiskowe na temat tego, jak ja Parkera poznałem, jak myśmy, a może to ja jestem Parkerem, niektórzy tak mówią, to mnie totalnie śmieszy. Przecież na wszystkich tych filmach widać było, że Parker jest dużo szczuplejszy, tak? Ale to jak się obala jedną spiskową teorię, to są kolejne. Oczywiście na koniec dowiecie się, na koniec marca dowiecie się też, po co to wszystko, bo tam rzeczywiście troszeczkę rzeczy było zrobione tak specjalnie po to, żeby wam pewne rzeczy pokazać, po prostu pokazać, jak one wyglądają. Bo tak to już jest, że ja mogę do was mówić pewne rzeczy, mówić i to czasem człowiek wie, tak, no dobra, ten człowiek wie, mówi, ja mu wierzę, tak jest, ale póki się samemu czegoś nie doświadczy, to się wie, ale tak jakby nie do końca. Więc świadomie to chcę wam, po prostu świadomie pewne rzeczy, no chcę wam pokazać, tak? Słyszeliście wywiad z Parkerem, to wiecie, że zarówno Parker, jak i ja mamy bardzo zbieżne cele. Nam głównie chodzi o to, żeby wreszcie ludzie zaczęli myśleć samodzielnie, bo niestety są ogłupiani ze wszystkich możliwych stron. Coś najlepiej widać, jak się zacznie oglądać telewizję, prawda? Jedno wydarzenie. Telewizja taka mówi w jedną stronę, telewizja inna mówi zupełnie 180 stopni w drugą stronę. To która ma rację? No pewnie żadna, nie? I niestety w dzisiejszych czasach trzeba umieć wyłapywać informacje z różnych źródeł, składać to samemu do kupy i wyciągać własne zdanie. Umieć robić coś, co się nazywa krytyczna analiza, coś, co ja was kiedyś starałem się tego nauczyć, pokazać, a później pewni źli ludzie stwierdzili, że jak ktoś uczy myśleć, jak ktoś uczy krytycznej analizy, to jest manipulatorem, nie? Ale dobra, nie wracajmy. Słuchajcie, na wstępie też jedna rzecz, bo pojawiły się takie bardzo liczne spiskowe teorie, kiedy to były kręcone, jak to było kręcone i tak dalej. Teraz w tej chwili tego nie zdradzę, kiedy to było kręcone i jak, natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć, bo też mnie troszeczkę przeraziła, bo głównym argumentem dlatego, że to było kręcone dawno, dawno temu, było to, że tam są, że ja stoję. I było coś takiego, że przecież Ator ma nogę w gipsie, w związku z tym jak on może stać. I powiem wam szczerze, że jak czytałem te komentarze, na szczęście było niewiele. Przyznaję, było naprawdę niewiele takich komentarzy, ale jak te komentarze zacząłem czytać, to mi się tak trochę smutno zrobiło. No bo, no dobra, założę, że ktoś po prostu żyje w takim pośpiechu, że nie umie, że mu szybko miesiące zlatują. Przypominam, ja wypadek miałem 11 grudnia, a zajawka filmu z Parkerem została opublikowana pod koniec lutego, w tej chwili mamy początek marca. Czyli nawet licząc połowa grudnia plus styczeń i luty, to jest jakieś 10 tygodni. No przez 10 tygodni to naprawdę już czas ten gips zdejmować. O czym będzie za chwilę później, bo to, że akurat stałem, to jest rzeczywiście, można by powiedzieć, że to jest taki trochę, to nie jest zasługa Polskiej Państwowej Służby Zdrowia. Ta chciała mnie skazać mniej więcej na jeżdżenie na tym, czyli o zobaczcie, ja tu mam wózek inwalidzki, tak, rzeczywiście na tym jeździłem. Oni mnie chcieli skazać mniej więcej na jeżdżenie na tym mniej więcej do wakacji, a później chodzenie o czymś takim mniej więcej do Świąt Bożego Narodzenia, czyli mniej więcej chcieli ze mnie zrobić kalekę, znaczy zakładali możliwość, że tak długo będę dochodził do siebie,
w państwowej służbie. Ja się nie dałem, między innymi dlatego, że bardzo mocno chciałem was nie zawieść i pojawić się na IEM-ie. Więc w tym vlogu też będzie właśnie trochę a propos mojego wyjazdu na IEM, bardzo króciutko, a później wam pokażę, jak to nasza państwowa służba zdrowia, chcąc zaoszczędzić nieduże pieniądze, znaczy nieduże z punktu widzenia budżetu państwa, traci gigantyczne pieniądze. Mniej więcej to jest tak, że oni chcieli zaoszczędzić 1000, może 2, no może 3000, a straciliby dobrych kilkanaście czy też kilkadziesiąt tysięcy złotych, a do tego jeszcze człowiek by cierpiał, bo byłby chory bardzo, bardzo długo. Jak to możliwe? Za chwilę. Na wstępie tak, ja już trochę chodzę. Wprawdzie chodzę z takimi różnymi dziwnymi rzeczami, ochraniaczami na kolanach, to wam trochę tego też trochę pokazuję, i noga mi się też bardzo szybko męczy, a jak ją nadwyrężę, o tutaj mam, zobaczcie, taki bardziej masywny ochraniacz taki z metalowymi podpórkami, tak, trochę Robocop czy Krzysiek. W każdym razie, co ja chcę wam powiedzieć, o tutaj mam jeszcze kulę, noga mi się szybko męczy, nie wolno mi jej nadwyrężać, bo w momencie, gdy ją nadwyrężę, gdy mięśnie tej nogi mi się przestaną być odpowiednio mocne, bo teraz je muszę wzmacniać, no to grozi mi odnowienie kontuzji, a jak będę miał odnowienie kontuzji, to do dupa blada. W związku z tym tak, jadę na IEM, będę już w piątek, będę też w sobotę, będę w niedzielę, ale będę raczej mało się pojawiał. Ze względu na to, iż no po prostu noga nie pozwala mi, żebym dużo chodził. Zwłaszcza, że wiecie, jak to jest na tym IEM-ie, nie? Czasem ktoś podbiegnie, czasem ktoś skoczy, czasem ktoś pacnie, a ja się niestety przywrócić nie mogę. Z tego też powodu będzie ze mną taki duży kolega, który w razie czego, gdybym się tam przewracał, stracił równowagę, to ma mnie łapać, nie? No ale wiadomo, jak to jest, taka ostatnia deska ratunku. Także tak, będę krótko. Będę prawie wyłącznie w tej wersji, i powiem tak dyplomatycznie, żeby nie poleciały nam jakieś hejty, że przeze mnie ktoś sobie pieniędzy nie zarobił, powiem to dyplomatycznie, będę prawie wyłącznie w tej strefie, do której ludzie mogą wejść bez pieniędzy. Tyle powiem, a kwestie ideologiczne zostawcie, dopowiedzcie sobie sami. Teraz tak, troszeczkę o moim, no to tyle, tak? Trochę o moim zdrowiu, bo ci ludzie, którzy mówią, że Boże, Ator miał taki groźny wypadek 11 grudnia i już stoi, ja wam więcej powiem, ja już trochę chodzę, ja nawet dużo chodzę. Krótkie odcinki nawet na mieście robię bez kul, tylko właśnie w takich rzeczach pod spodniami, więc wyglądam na zupełnie zdrowego. No to ci ludzie, rzeczywiście trochę zwracam honor. To nie muszą być tylko i wyłącznie ludzie, którzy nie poczytali, że to już prawie 3 miesiące od wypadku i że to trochę dużo, że już czas na rehabilitację, ale to mogą być też ludzie, którzy po prostu wiedzą, jak wygląda polski system służby zdrowia. Bo niestety wyglądam fatalnie, bo rzeczywiście tak, po tym, co mi się stało, rzeczywiście powinienem jeszcze jeździć na wózku inwalidzkim. Tak przynajmniej zakładał jeden z lekarzy, a przynajmniej jeden z pierwszych, którzy mnie badali, bo to wiadomo, jak się trafi na ostry dyżur, to później badać, a tych lekarzy bada. Ja sobie rozwaliłem, tak mówiąc w wielkim skrócie, rozwaliłem sobie kolano, tam więzadła poszły się chrzanić, jakieś takie tam, jakieś złamania powierzchni, no naprawdę porządnie to sobie rozwaliłem. No i trafiłem na ostry dyżur, tam była jakaś masakra, co się tam działo, nieważne, to wam też trochę bardziej opowiadałem w tym vlogu pod tytułem Wypadek Atora. Jak ktoś chce, to niech sobie obejrzy. I tam między innymi, no wiecie, tam jest taka no, jedna wielka dziwna rzecz, tak? Łącznie z tym, że wsadzili mi to w gips i kazali mi w tym gipsie łazić. Później oczywiście do drugiego lekarza, w tym samym szpitalu, nie? Na kontrolę, drugi lekarz do trzeciego lekarza, tam oczywiście nie ma terminów, bo ten lekarz trzeci, no to on musi to zobaczyć, że zanim zdejmą ci gips, to musicie zobaczyć trzeci lekarz, jak cię nie zobaczy trzeci lekarz, no to ci nie możemy zdjąć gipsu, i tam była taka chamska jazda, że do tego trzeciego lekarza nie było terminów. W związku z tym, ci lekarze w tym szpitalu wymyślili sobie, że ja będę nosił 3 tygodnie gips dłużej, słuchajcie, ze względu na to, że nie ma terminu do lekarza. Każdy, kto chociaż kiedykolwiek miał coś złamane, to wie, że w momencie, w którym masz jakąkolwiek kończynę w gipsie,
to ona ci się unieruchamia. Po prostu jak masz staw unieruchomiony, to się tak ładnie mówi, że on się zastaje. I im dłużej go masz, tym później dłuższa rehabilitacja, żeby ci się w ogóle staw zaczął ruszać, w tym wypadku ręka, tak? No i powiedzmy, po 2 tygodniach, no to szybko idzie. Po 3 tygodniach idzie też w miarę szybko. Natomiast po miesiącu to już idzie bardzo powoli, a po około 2 miesiącach, na które oni chcieli mnie skazać, to rzeczywiście wyjąłbym sobie, zdjęliby mi ten gips i byłby jeden wielki problem, ze względu na to, iż po pierwsze, no 2 miesiące staw bez ruchu, w związku z tym on by się w ogóle nie chciał ruszyć, a druga rzecz, że oni nie pozwolili mi tej nogi obciążać. W związku z tym mięśnie, zwłaszcza mięśnie nóg, one się szybko budują, ale też bardzo szybko one się degradują. Mówiąc krótko, no ja do dzisiaj, teraz już po długiej i intensywnej rehabilitacji, którą mam nie dzięki tym lekarzom, o tym będzie za chwilę, ale cały czas prawą nogę mam krótszą, bo mam po prostu mniejsze mięśnie, mimo że bardzo mocno ją ćwiczę, ona mi się wręcz zaczęła tak inaczej rzeźbić, bo tam na szczęście też trochę, no dobra, nieważne, no to tyle, tak, później oczywiście rehabilitacja, proszę pana, no na rehabilitację to się czeka tyle miesięcy, tak, a w tym czasie co będę czekał na rehabilitację, to czy ja coś mogę robić? Nie, bo jeszcze pan sobie zrobisz krzywdę, to siedź pan w fotelu i czasem tej nogi nie obciążaj, bo pan sobie zrobisz krzywdę. Czyli mówiąc krótko, najpierw chcieli mnie dłużej trzymać w gipsie, potem siedź i nic nie rób, rób z tą nogą, czekaj na rehabilitację, noga cały czas chudnie, a potem jak już wreszcie sobie rozruszasz tą nogę, to pojawia się taki problem, że ta noga już jest taka chudziutka, taka słabiutka, że po prostu nie jesteś w stanie na niej chodzić, bo mięśnie po prostu są za słabe, żeby utrzymać, tak? Ja nigdy nie zapomnę takiej mojej rozmowy z lekarzem, który mi oczywiście tak mniej więcej uświadomił, co mnie czeka, nie? Ja tak do niego mówię, proszę pana, ale co będzie? No proszę pana, no tak mniej więcej do wakacji będzie pan jeździł na wózku inwalidzkim. I tak rzeczywiście trochę jeździłem na wózku inwalidzkim. Jeszcze raz pokażę, tak rzeczywiście, słuchajcie, wózek inwalidzki. Masakra, powiem wam, że nigdy w życiu nie chcę już usiąść na wózku inwalidzkim, to jest masakryczne, tak? Zwłaszcza w Polsce. Znaczy nie, może nie w Polsce, no w ogóle to jest masakryczne. No mniej więcej do wakacji będziesz pan jeździł na wózku inwalidzkim, potem już będziesz pan mógł zacząć obciążać tą nogę też tak trochę, no ale ona będzie za słaba, żebyś pan na niej normalnie chodził, więc będziesz pan chodził sobie o takich 2 kulach, tak mniej więcej do Bożego Narodzenia pochodzisz pan do kulach, później tam już stopniowo pewnie się da robić. Czyli wiecie, największy hardcore tu był, że oni by mnie w taki stan wpędzili przez to, że nie było terminu u lekarza, w związku z tym dłużej noś gips, a potem nie było w Państwowej Służbie Zdrowia miejsc na rehabilitację, bo ta rehabilitacja to mniej więcej właśnie tak bliżej wakacji, no to jakby mnie wpędzili w taki stan, no to później długo się człowieka z takiego stanu wyprowadza, wiecie? Ja do faceta mówię wprost, proszę pana, Ale, proszę pana, no ale co, ja mam rok nie pracować? Przecież z głodu umrę. No proszę pana, co się pan przejmujesz? Ja panu wystawię, będziemy panu wystawiać L4. I to jest tak, mniej więcej i wtedy mnie po prostu zabiło, wiecie? Bo okazuje się, że nasza służba zdrowia, ja już mówię, już chodzę, bo sam sobie pewne rzeczy zapewniłem, wydałem na to pieniądze i teraz chcę wam powiedzieć, jakie są mniej więcej rzeczy. Gdybym przez rok nie pracował, z samego faktu, że nie płaciłbym składek na ZUS, to by było kilkanaście tysięcy złotych nie wpłacę do budżetu państwa, samych składek na ZUS, tak? Do tego jeszcze dochodzą podatki, co najmniej drugie tyle, czy już mamy kilkadziesiąt tysięcy złotych, plus zasiłki, jakie bym brał, czyli to jest dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast wiecie, ile mnie kosztowało stanięcie na nogi? Kilka tysięcy złotych. I to takie małe kilka tysięcy złotych wydałem na sprzęt rehabilitacyjny oraz na prywatnego lekarza, na kilku prywatnych lekarzy, do których chodziłem, aż wreszcie któryś mi powiedział, jak to robić. No i to przede wszystkim jest też dzięki jednemu z was. Powiem, jeden z was, mój widz, tak mi wprost powiedział, jak zobaczył, co mi się dzieje, że Krzyśku, państwowo to ty nic nie dasz rady, ja ci dam namiar do mojego kumpla. Mój kumpel jest fizjoterapeutą,
bardzo, bardzo spoko typ i on ci pomoże, wiesz, on ci po prostu pomoże, on ci powie co i jak, on ci to wszystko poukłada, on ci pomoże, wiesz, nie? I dzięki temu człowiekowi ja, raczej, ja po 2 tygodniach od naszego pierwszego spotkania z nim byłem w takim stanie, co według państwowej służby powinienem być w wakacje, czyli o kulach, bo o kulach, ale chodziłem. Natomiast w tej chwili jestem w takim stanie, w którym powinien być na przełomie tego przyszłego roku, czyli tak mniej więcej koło świąt Bożego Narodzenia, czyli chodzę. Chodzę normalnie, co prawda właśnie w takich urządzonkach, to są te tak zwane ortezy, prawda? Ortezy. Na kolanie, pod spodniami. Czasem jak mi się bardzo noga zmęczy, to zakładam coś takiego, co można też używać zamiast gipsu. To jest drogie, ale dzięki temu też nie musiałem tyle chodzić w gipsie. To jest tak zwana duża orteza. To się też zakłada na nogę i to całą nogę stabilizuje. To można używać zamiast gipsu przy takich rzeczach jak z kolanem, gdzie trochę jak się noga ruszy, to się nic nie stanie. I to jest o tyle dobre, że to jak się założy na nogę, to trochę można ruszać, w związku z tym te kolano się tak nie zastaje i tak dalej, nie? Czyli wiecie, dzięki temu, ale to mi ktoś musiał powiedzieć, ja musiałem mieć hajs, żeby to kupić, to kosztuje chyba 600 czy 700 zł, to kosztuje chyba 200 czy 300, takie są po 5 dych, a to się szybko rozciapsuje i trzeba nowe, wózek i tak dalej. W każdym bądź razie, głównie dzięki temu rehabilitantowi, znaczy on jest fizjo albo fizykoterapeuta, fizjoterapeuta chyba, takie najwyższe, po 5 latach studiów i facet robi doktorat, bardzo dobrze wykształcony, a mi się zawsze myli, wiecie, te moje takie trochę roztrzepanie, no on mnie postawił na nogi, tak? I to jest tylko dzięki temu. Się tak zastanawiam. Dobra, bo pewnie będą pytania jak zwykle, tak jak wam kiedyś powiedziałem, że tanią dentystkę na mieście znalazłem. W opisie dam wam link do strony tego faceta. Dam go wam, tylko wielka prośba. On nie ma do mnie numeru telefonu. O, tak to ładnie ujmę. Ale rzeczywiście, jakby ktoś miał jakieś straszne problemy, to on rzeczywiście jest człowiekiem, który... on tam pracuje w jakiejś tam... w każdym razie reklamuję faceta, bo rzeczywiście jest dobry, rzeczywiście mu się należy. Jestem żywym przypadkiem na to, że jak na naszą służbę zdrowia, to umie czynić cuda. Tak? I tyle. Także taka cała tajemnica. Już trochę chodzę. Na IEM-ie będę. Jak wrócę, no oczywiście na IEM-ie postaram się kręcić trochę filmów. Mam trochę nowych zabawek, takich od strony audiowizualnej, w związku z tym te filmy będą postaram się, żeby były troszeczkę inne niż zwykle, postaram się je robić niezwykle ciekawie. Mam nadzieję, że to się tam wam spodoba, że będzie ok. A, jeszcze co najważniejsze, bo słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co chcecie, bo znalazłem 2 wywiady, z cosplayerkami, których przez to wszystko całe te zamieszanie, jakie było po zeszłym IEM-ie, nie puściłem. Pierwszy to jest wywiad z Andrastą. Ten właśnie taki, co był zapowiedziany, a później nie był puszczony. A drugi to jest z 2 cosplayerkami. Ujmę to w ten sposób. One były wyjątkowo ze sobą zaprzyjaźnione i robiły tak do siebie bardzo blisko na filmie. Moim zdaniem szkoda to wyrzucić, bo ponieważ fajnie jedne i drugie dziewczyny gadały, to po prostu napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, bo wiecie, nie chcę, żeby były hejty, że a ty taki jesteś, tutaj jest IEM 2015, a ty nam puszczasz filmy z IEM 2014. Także chcę wiedzieć, czy tego chcecie po prostu. Jak ktoś chce, to niech napisze, tak chce. Jak ktoś nie chce, niech napisze, tak nie chce. I tyle. Pozdrawiam was, do zobaczenia. To był taki klasyczny plociuszek, nie? Do zobaczenia, pa!